Mława szykuje się do obchodów Dnia Niepodległości, który będzie świętowany w mieście również na sportowo. Głównymi ulicami już po raz 27 zostanie poprowadzony bieg niepodległości. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe. Dla każdej kategorii przewidziano inny dystans. Są przewidziane kategorie dla, naj, dla najmłodszych mieszkańców naszego, naszego miasta czyli to kategoria 6 lat i Młodsi. Są kategorie oczywiście w szkołach podstawowych, połączonych jeszcze ze, ze szkołami gimnazjalnymi, oczywiście klasy, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne. No i, no, i, no i oczywiście na koniec bieg w kategorii, w kategorii Open, gdzie do przebiegnięcia jest 5400 metrów. Trasa biegu niezmiennie od wielu lat będzie wiodła dookoła parku miejskiego. Organizatorzy mają nadzieję, że jesienna aura nie odstraszy chętnych. Oczywiście każda pora roku jest dobra na bieganie. Bieganie porą jesienną, zimową ma swoje atuty, swoją przyjemność oczywiście też. No jak, jak to zawsze do, do biegania należy ubrać się odpowiednio na każdą pogodę, czyli w tym przypadku na pewno sprzyjać będzie ubiór na przysłowiową cebulkę. W roku ubiegłym w zmaganiach wziął udział ponad 400 osób. Na wszystkich uczestników 27. edycji Biegu Niepodległość, tych mniejszych i większych będą czekały pamiątkowe medale.